Cześć, cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek o syngonium. Pokażę Wam, jak stworzyć nową sadzonkę z rośliny, którą już posiadacie oraz jak ja tę roślinę zagęszczam. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdę jeszcze do pokazywania, to chciałabym Wam serdecznie podziękować, ponieważ na kanale jest już nas 1000, a nawet trochę ponad 1000. Także dziękuję serdecznie, że tutaj ze mną jesteście i tworzycie wspólnie ten kanał. Mam nadzieję, że będzie on się fajnie dalej rozwijał. I mam też nadzieję, że moje filmy będą dla kogoś przydatne, a przede wszystkim, że będą dla Was fajną rozrywką. A teraz słuchajcie, przechodzimy już do tematu filmu, czyli do bohatera dzisiejszego odcinka, syngonium. I teraz tak. Żeby pobrać z tej rośliny szczepkę, która fajnie się ukorzeni, musimy mieć już trochę roślinę rozrośniętą, ponieważ jeżeli mamy taką zupełnie malutką roślinę, to myślę, że trzeba będzie poczekać, aż ona wytworzy przynajmniej jedno kolanko. Co to jest to kolanko? Jeżeli chodzi o syngonium, to ono wytwarza takie pędy zwieszające się z czasem, tak? Czyli to jest roślina, która jest de facto pnączem. Moja roślina jest prowadzona w ten sposób, że te pędy nie zwisają, ponieważ mi się ten pokrój nie podoba i ja wolę, jeżeli te liście wszystkie stoją ładnie do góry i żadne nie zwieszają się gdzieś po bokach donicy. Dlatego tak też swoje syngonium prowadzę. Natomiast w naturze ono jest rośliną, która będzie wytwarzać takie pędy i one będą się zwieszały. I jak to wygląda? Tutaj widzicie, że ja już sobie ciachałam to syngonium, ponieważ tak jak mówię, ja je zagęszczam regularnie. Natomiast ono z boku sobie wypuszcza kolejny pęd i jeżeli ja go nie uciacham, to tutaj zaraz będzie następny, następny i one się będą zwieszać. No i tak jak mówię, mi to do końca nie za bardzo pasuje, więc ja sobie to syngonium ciacham i zagęszczam. I jak to zrobić? No właśnie, trzeba znaleźć takie miejsce, w którym wychodzą liście. Czyli tutaj widzicie, że jest kawałek łodygi, która wcześniej była przeze mnie ciachana, tak? Tutaj ona się kończy w tym miejscu, gdzie było ucięcie, tutaj gdzie pokazuję teraz palcem. I tutaj zaczyna wychodzić następna, tak jakby, część z liściami. I teraz tą część można sobie ciachnąć i z niej stworzyć nową sadzonkę. Ona tutaj w tym miejscu, zobaczcie, postaram się to pokazać z bliska, ma już zalążek korzonka. Mam nadzieję, że mi sfokusuje. Tutaj widzicie przy moim palcu, przy moim paznokciu jest zalążek korzonka. I tak samo pokażę Wam z drugiej strony, też jest, ale go nie widać. O tutaj, 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 tutaj. W tym miejscu. I teraz jeżeli ja tę roślinę ciachnę tutaj, o tutaj, to ona z tych dwóch miejsc wypuści nowe korzenie i będzie nową sadzonką. I teraz tak, można to sobie ukorzenić i wsadzić do donicy, tak jak ja to zrobiłam tutaj obok, bo to syngonium, które tutaj jest mniejsze i widzicie, ono powstało z tej rośliny poprzez właśnie takie ukorzenianie. Na początku była to jedna taka sadzoneczka, taka właśnie malutka, którą Wam tutaj pokazuję, którą będziemy odcinać, a później z czasem ja dosadzałam tutaj kolejne, żeby tę roślinę zagęszczać. I tak też robię w tym przypadku, tak będę działać dalej, ponieważ, no tak jak mówię, taki pokrój rośliny mi odpowiada. Z tego, co dzisiaj się orientowałam i jak oglądałam to większe syngonium, to wydaje mi się, że tutaj uda mi się ciachnąć dwie sadzonki, żeby nie było żadnych luk tutaj takich nieładnych, nieestetycznych. Także bez szkody dla tej rośliny, która jest większa, postaram się tutaj ciachnąć dwie sadzoneczki, które dosadzę do tej mniejszej doniczki, żeby ją zagęścić. I teraz tak, ja wybrałam sobie właśnie to miejsce, gdzie tutaj już było cięte, czyli w tym miejscu, zobaczcie, i tutaj będę ciachać, ponieważ tutaj jest ten węzeł, z którego wychodzą liście i są też zalążki korzeni, które zaraz Wam z bliska też pokażę. I myślę, że jak tutaj ciachnę, no to nie będzie jakoś łyso tej roślinie, ponieważ ten pęd już zaczyna się troszeczkę kierować ku dołowi i obwieszać, także tutaj ciachamy. I teraz sobie zobaczcie, tutaj już widać te zalążki korzeni, które są. Nie wiem, czy dobrze mi fokusuje aparat, ale postaram się to jak najlepiej pokazać. Tutaj jest jeden, tutaj jest drugi i tutaj jest trzeci. Także to są te miejsca, z których będą wychodziły korzenie. I to już jest pełnowartościowa, słuchajcie, sadzonka, z której możecie stworzyć sobie nową roślinę.
Wystarczy włożyć to do wody. Warto wcześniej tę końcówkę zanurzyć w cynamonie, po to, żeby nie tworzył się tu żaden grzybek, albo też do wody dolać roztworu toksinu. Wtedy nie będzie Wam to gniło i nie stworzy się tutaj żadna choroba grzybowa liści. Także w ten sposób i bezpośrednio do wody. Do wody też można dodać węgla aktywnego, ma takie samo działanie, także tutaj w zależności od Waszych preferencji. Natomiast ja będę tę sadzonkę dawała bezpośrednio do ziemi i teraz tak, zanurzę końcówkę w cynamonie. Tutaj mam naszykowany cynamon. I teraz tak przygotowaną sadzonkę, słuchajcie, będę wkładała bezpośrednio do ziemi, tutaj do tej donicy, którą chcę zagęścić, czyli do tej mniejszej. Robię sobie niewielkie wgłębienie w ziemi, tak żeby zanurzyć w ziemi mniej więcej tę roślinę do tego momentu. Także zaczynamy. Także zrobiłam wgłębienie, teraz wkładam roślinę. I delikatnie przyciskam tutaj po bokach. O, w ten sposób. I już mamy jedną sadzonkę wsadzoną. Teraz z tej rośliny matecznej będę chciała wygospodarować jeszcze jedną sadzonkę i jeszcze jedną sadzonkę tam ukorzenić w tej mniejszej donicy. Także poszukam sobie tutaj, która byłaby najlepsza. I myślę, że to będzie tutaj. Tutaj mam taką niedużą sadzonkę w tym miejscu. Taką malutką. O, to jest to, co teraz pokazuję palcem. Tutaj sobie ciachnę w tym miejscu. Tu jest też korzonek malutki. I będziemy ją ukorzeniać. Także słuchajcie, tutaj pod węzłem, gdzie jest korzonek. O, w ten sposób. I już mamy nową sadzonkę. Tutaj myślę, że widzicie, w którym miejscu tutaj będzie wychodził korzonek. I teraz słuchajcie, tak samo do cynamonu, albo możecie pomoczyć, tak jak mówię, w roztworze toksinu. Ewentualnie, jeżeli ukorzeniacie w wodzie, to dolać toksinu albo dosypać węgla aktywnego. No dobra, i tutaj z tej strony też, która jest trochę łysawa. Będziemy ukorzeniać, myślę, że w tym miejscu. Także robię wgłębienie. Staram się to też robić w takiej odległości od tej rośliny głównej, że tak powiem, od tych tutaj pozostałych sadzonek, żeby nie uszkodzić im korzeni. One są jeszcze małe, także bardzo tych korzeni rozrośniętych nie mają. Niemniej jednak no szkoda by było sobie roślinę uszkodzić, także w jakiejś tam sensownej odległości trzeba to zrobić. No i tutaj, jeżeli już mamy wgłębienie, to tylko przytrzymujemy, przyciskamy, wkładamy roślinę. No i to jest po operacji, słuchajcie. Już ta roślina wygląda trochę lepiej, jest bardziej zagęszczona. Ona się oczywiście jeszcze będzie rozrastała, także będzie wyglądała jeszcze lepiej. Ta akurat stoi u mnie bardziej w cieniu, więc jest trochę mniej wybarwiona i może trochę mniej ładna niż ta druga. Natomiast też świetnie sobie daje radę. Także słuchajcie, w ten sposób można sobie bardzo szybko roślinę rozmnożyć. Takie działanie też pobudza roślinę do tego, żeby wytwarzała ona coraz nowe pędy i coraz nowsze sadzonki. Także dzięki temu ona sama się też stymuluje do tego, żeby się zagęszczać. Więc wydaje mi się, że takie działanie jest tylko na plus. No to zależy jeszcze, jaki pokrój rośliny komu się podoba. Bo jeżeli chcecie ją prowadzić na przykład na drabinkę, albo podoba Wam się to, jak te pędy zwisają z donicy, no to wtedy wiadomo, że nie musicie tego robić. Także słuchajcie, nic prostszego, wystarczy chwila czasu i zrobione. A teraz pokażę Wam jeszcze, na jakim etapie jest ukorzenianie fikusa, którego cięłam ostatnio. Jeżeli chodzi o koleusa, z którym on się ukorzeniał, no to korzenie są już, słuchajcie, ogromniaste. Zobaczcie, kapie tutaj woda. Tak to wygląda.
Już ta roślina jest gotowa do tego, żeby posadzić ją w podłożu. Natomiast jeżeli chodzi o samego fikusa, to zobaczcie, zaczęły tutaj się pojawiać takie białe oczka, z których będą wychodziły korzenie. Tak to wygląda. Jeszcze korzonków nie ma, także czekamy. Myślę, że będę co jakiś czas Wam aktualizować i pokazywać, jak ta roślina wygląda. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o górę, to nic się nie zmieniło. Żaden liść nie odpadł, wygląda w ten sposób. Także na dzisiaj, słuchajcie, to będzie wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć!